Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się jak co tydzień w grze Loop Hero. A więc tak, na wstępie poinformuję tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w grze się nie zmieniło nic a nic, bo w sumie miałem po raz kolejny wyjazd i w sumie zapomniałem cokolwiek zrobić przed wyjazdem i co nie jestem po wyjeździe w dniu, w którym odcinek ma się ukazać, przypomniałem sobie, że nie mam przygotowanego, więc tak. I druga sprawa, jak zwykle obok siedzi siostra, która pewnie będzie, jak nazwać, kaszleć, smarać, hałasować i przeszkadzać we wszystkim, ale dobra, nie się z tym. Ruszam po prostu do boju, rozdział czwarty, tym razem nekromantą z kryptą, mam nadzieję. Tak, jest krypta. Więc tak, plan jest oczywiście bardzo prosty. Bierzemy co się da brać, opieramy się na poziomie szkieletów i jakości. I tak, dosłownie jedno co musimy zrobić, to upewnić się, że uda się szybko, jak to się nazywało, no, obwarować pola wokół startu, żeby liść był słaby. Kapłanką przyjmować się prawie nie będziemy musieli, jeśli uda się dobrze szkielety przygotować. O, dobra, o, idealnie, już trzy pola mamy zablokowane, co jest super. Zwykłe lasy jeszcze nie. I tak, szkieleto level, no, to się nazywa po prostu dobry start. I tak, suburbsy. Zaczynamy z nimi standardowo tutaj. Co dalej, to się jeszcze zobaczy. I tak, kolejne suburbsy, wioseczka niech będzie tutaj. Tak, tak, super. Jakieś lepsze to? Lepsze niż 4% prędkości ataku, więc tak. Do boju moje szkielety. Okej, okay, dobra. W tym drugim zastanawiam, co to są za miejsca, bo jakoś tak leżą, nieużywana, nic. A wydaje mi się, że jesteśmy już bliscy końca wszystkiego. I dobra. Rzeka. Rzeka zaczyna tutaj. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. A kuszynicy w tym miejscu, super. O, to jest dobry przedmiot. Przynajmniej na start, oczywiście. Niestety, lada moment się zmieni wszystko. Ale dobra, kusznicy jeszcze pomagają. No proszę. Proszę. O, nie, tego nie zmieniamy. Ale tak, póki co zapowiada się, że będzie wszystko dobrze. I teraz tak, mniejszy poziom, ale czy defensywne rzeczy nie. Tutaj defensywne, w zamian za to nie. Idziemy po prostu jak jesteśmy. I dostawiamy ryzyka. Okej, fikety. Nie za dużo, bo jednak prędkość ataku aż taka ważna nie jest dla nekromantów. Ale tak, trochę podostawiamy. Resztę rzek w sumie nawet nie wiem, na co sobie zostawię. Pewnie znajdę jakieś dobre zastosowanie i o, summon quality i skeletal level, no. Nareszcie zaczynają się porządne rzeczy. No dobra. W sumie jeszcze tutaj, tak, później tak pomyślę co i jak. Wioska tu. I w sumie niebezpiecznie blisko jesteśmy już tego, ale ja tam wiem czego wokół podstawowych miejsc. Niedobrze. Ja oczywiście nie zostaję jak nazwę niczego, co będę mógł podostawiać tam. Póki jeszcze przy tym jestem, szybko pozbądźmy się bandytów. Jeśli tego nie zrobię, to pewnie ci bandyci by byli sporym problemem. I przy okazji, jak z prędkością ataku? 12%, okej. Okay. Trochę mało, ale niech już będzie. I teraz tak. Na środku mógłbym ustawić niby trochę pustyń. Ja postawię tutaj te mniejszej jakości, czy wyższej. Dobra, wiecie co, tędy bym chciał przeprowadzić może rzekę nawet. Jakoś coś, chociaż nie wiem, dobra, może nie będę aż tak planował. Póki co udałoby się już rozmieszczać pustynię, ale naprawdę nie wiem jak. Okej, okay. Więc dobra, powiedzmy, że tutaj jeszcze trochę płynie i będzie to wszystko garnięte. A potem po prostu zacznę już ogarniać oazę, czy co to tam było. Więc tak. Ile mam kart? Dużo. Ale znaczy najpierw lasy będą znikać, a lasy nie są potrzebne do niczego, więc tak, jakoś sobie poradzimy. Mniej i nie daje niczego lepszego, więc odpada. Do widzenia po prostu. I tak, standardowo.
Duch ducha. I... Prime Matter. Au. I zatkował się kilka razy, to by ubiło mnie po prostu. Ale dobra, mniejsza. Te obie rzeczy są fajne, ale z tych dwóch to jest lepsze. I teraz tak, dostaliśmy Zero Milestone. Fajna rzecz. Powoduje, że po prostu wrogowie bliżej niego są słabsi, dali od niego trudniejsi. Więc jeszcze bym się z tym wstrzymał przy okazji suburbsy. Pora je rozmieścić. I jako, że jesteśmy w połowie trasy, to... No... Lisza. Nie, jeszcze się wstrzymam przez chwilę. Tylko z jak tam książki... nie ma niczego lepszego nadal. No ta gra mi tak nie lubi. Też chwilę, to jest jakieś... Nie, nie ma sensu. Okej. Suburbsy i rzeka. Oczywiście, bo co innego mógłbym dostać, jak nie jakiś... bezużyteczny na obecny moment rzeczy. Też dobra, nie powinienem znaczy tak krytykować suburbsy, w końcu są... Nie ma co ukrywać. Dosyć cennym wsparciem, patrząc na to, że przyspieszałem zdobywanie poziomów, a poziomy to są perki, a perki same w sobie to oczywiście, no, co tu dużo gadać, rzeczy typu... Znaczy, szansa na to, żeby przyzywać podwójnie szkielety. Mieć więcej szkieletów i inne takie. A, w sumie jestem marudą niepotrzebnie. Dobra. Rzeka kolejny raz. W sumie tak tutaj i zaraz zaczniemy ogarnić na spokojniej. Dobra. Wampierze. Dobra. Prawda, questa straciłem, ale coś to będę przyjmował. Nie. Nie będę zmniejszał poziomu szkieleta. Nawet jeśli minimalistycznie. No. I to jest dobry wybór. Dobra. Mimik bitew. Nawet nie wiem, ile to trwało. Ale ogólnie mówiąc bardzo szybko, więc tak, dobrze. I zaczynają się największe problemy. Pierścienie, które dałem więcej. Dopiero teraz je zauważyłem. Na pewno jeden wymienię. Teraz drugi. 30. To usunę dalej, będzie 3. Stracę jednym quality, który posiadam, ale za to będę miał 3 szkielety. Nie, muszę to zrobić niestety. Ilość szkieletów też jest bardzo ważna. I to jest tak. Tutaj wyjdzie na plus, więc wymieniam się na rzeczkę. Tutaj mniej tego, więc nie. Nie mam szkielet, ale dalej mniej. A tutaj... Nie, zostawiam tamto. Nawet jeśli nie jest bezpośrednio lepsze, to przynajmniej ma efekty dodatkowe, które też są super przydatne. I dobra. Fiket. Nie. Starczy tych fiketów. Ustawiamy pomału pustynię. Jak mówię, spróbuję tutaj rzekę przeprowadzić w ten sposób. Wokół tych pustyń. Nie wiem, czy się uda, ale muszę też już zacząć, wiecie. Rozplanowywać wszystko dokładnie, więc tak. No w sumie ze wszystkich rzeczy, które mi tutaj teraz spotkały, najbardziej mnie niepokoi jedna rzecz. Dalej nie mamy ani jednego krwawego zagajnika. Więc powiedzcie mi proszę, jak mam pokonać Lisza, nie mając krwawego zagajnika i z ledwo paroma pustyniami, nie odgradzając prawie niczego od jego miejsca spawnu. No szczerze już nie mam pomysłu. No, nareszcie. Prawda, mogłem wziąć wskrzeszenie. Według wielu pewnie wskrzeszenie byłoby lepszym wyborem, no ale... Błagam was. Dodatkowy szkielet... No... Po prostu dodatkowy szkielet to zawsze dodatkowa szansa na to, żeby... Boss zaatakował kogoś innego niż mnie. Ja nawet nie boss, każdy przeciwnik, jak na pewno... Rozumiecie, no... Wiecie, więc... Ważna sprawa. Czy okazji mają duszę? Mają, dobrze. Dodatkowe HP-ki dla nas, takie darmowe. Co tu się stanęło, że nie kładłem żadnej karty i nagle się pojawił pałac Lisza? Dobra, teraz co my tu mamy? Tutaj łącznie mamy... będę tego szybował, ale dobra. Umieliśmy. Po prostu
idealnie żeśmy wzięli i ominęli. No nieźle. Pajaki. A tutaj można pajaki dorzucić. I w sumie tutaj. Teraz tak. Skoro Liszu się już pojawił, to teraz musimy się skupić tylko na najważniejszej rzeczy. Czyli przygotowaniu się na to, żeby nas nie pokonał. Patrząc, że mamy. Dobra, mamy dwa wskrzeszenia. W sumie właśnie, że mam kryptę. Należy pan zrozumieć, że krypta jednak daje kolejne wskrzeszenia. I teraz tak. Uj, stracimy dużą szkieletę kosztem 4 punktów. O, 4 punkty to jednak trochę za mało, żeby usprawiedliwić utratę poziomu szkieletów. A no niestety. Żeby nie było, no każdy punkt tej magicznej tarczy jest po prostu na wagę złota i na pewno nas ocalił przed śmiercią prawdopodobnie, która nas spotka. Ale no, no nie jestem w stanie usprawiedliwić po prostu utraty połowy poziomu, no coś takiego. No dobra, teraz rzekę tak i spróbujemy co ogarnąć i w sumie... A osobnie trochę Lisza. Bo dostaliśmy okazję. Każdy po prostu wiecie, procent mniej dla niego, co większa szansa na nieumieranie. Jak zobaczymy, chyba podczas tego podejścia najczęściej jest tak, że właśnie na Liszu umieram po raz pierwszy, czasami nawet niestety aż dwa razy. Teraz o mojej podróżnej części jest chyba kapłanka, jeśli się nie mylę. Chociaż raz chyba dążyłem nawet do łowcy. Czy nawet już pewien nie jestem. No dobra. Dobra, mniejsza z tym. Po prostu zajmijmy się tym wszystkim, wygrajmy to. Cieszmy się. Cieszmy się tym, że w końcu może będzie dobrze. Kolejny poziom. Przygoniliśmy już co drugi poziom ten. Że co drugi dostajemy. Drugi lub dostajemy poziom, już mamy szybciej nawet, dobra. Oczywiście, że to co drugi szkielet daje nam jeden nędzarza magicznego. Nie jest to może nic potężnego tak całkowicie, ale patrząc na ilość szkieletów, które możemy wezwać podczas jednej bitwy. Oraz na to, że no jednak... Bitwy tutaj będą bardzo ciężkie z czasem. No to tak, doda się po prostu to do siebie, to ostatecznie można dojść do wniosku, że jednak no w sumie co, a to warto po prostu z tego korzystać. I w sumie ja jestem takiego samego zdania. Więc tak, dobra, zwykłe pustynie, do widzenia. To cześć. I mam niby trochę fiketów, które jeszcze mógłbym dostawić, tylko czy one mają aż taki sens? W sumie czemu nie? Znaczy to trochę dodatkowej prędkości ruchu. Znaczy jaki ruch? Jezu, jakiego ruchu? No ataku. Prędkości ataku. Ja moim zdaniem już jest na optymalnym poziomie, patrząc na to, jak szybko wyzywam szkielety. No oczywiście troszeczkę więcej nie byłoby niczym złym, ale... Jeden mniej szkielet. W zamian za coś takiego. O, i tutaj też. Znaczy, jak jeden mniej szkielet, tak, dobra. Tutaj co ja tu mam zmienić? A, osłabimy połowę. Niedobrze. No jednego mniej, ale piątka. No. Idealnie jesteśmy na poziomie lupu. To jest zgodnie z regułami, które wyznaję, jeśli chodzi o rozgrywkę. Idealne. A tutaj mamy ponad 4-4, więc tak. Jeśli padniemy dwa razy, niestety tym razem surowce przepadną. Ale nie możemy się poddać. Nie możemy po prostu do boju, bohaterzy pętli. Jednym ciosem pozbywa nas całej osłonki. I oczywiście musieliśmy paść. Po prostu jak na złość, wiecie? Po prostu jak na złość, zawsze musimy ten jeden raz paść. Z tego, że miałem pełno szkietów. Nie, on musiał być mnie. Jeden punkt więcej w zamian za bonusy. Znaczy, dostajemy jeden punkt więcej i bonusy, okej. Okay. Tutaj mniej, więc do widzenia. Bierzemy to. Tutaj Max Skeleton. Trochę poziomu i innych rzeczy. Więcej rzeczy, niż tracimy Max Skeletona. Okej, gra teraz naprawdę zaczyna mnie rozpieszczać.
Nie ukrywam, jest trochę niepokojące. Zazwyczaj jak dostaję takie dobre rzeczy od gry, to nagle los się ode mnie odwraca i jakaś niechybna śmierć nadciąga czy coś. Czas niestety tak jest tutaj w Loop Hero. Ja już po prostu nawykł do tego, nie będę się może zbytnio cieszył. Nie. Nie, nie, jeszcze raz nie. Wezmę szkielet, ale szóstka. No. Muszę po prostu, wiecie, no muszę. Szkielety na ósmym, no. Po prostu, no. To jest moja jedna nadzieja teraz na to, żeby jakoś to przeżyć. Dobra. Przemiał kart mocny. Dobra, suburbsy szybko. No, jeszcze jednej będziemy mieli kolejne przygotowane i teraz tak, będziemy to zostawić. Tutaj. Nie wiem jakbym to miał działać, ale dobra. Niech to mi będzie. O, no. Dobra, kolejne pajaki, a tutaj niech będą. I mamy poziom. Dobra, ho. To jest super. O, nawet. Weźmy to. Nie jest może najlepsze, ale zawsze trochę to doda. Patrząc na to, ile mamy jeszcze przed sobą do zrobienia. I ta wiem, że pewnie według większości to jest takie... No śmieciowe, nieużyteczne, powinienem zignorować, no ale... 1/4 poziomu za każdą pętlę. Znaczy to, że jeszcze parę pętli do kaponki nam zostało. Potem jeszcze trzeba liczyć pętle, które mogą być wymagane. O. No, jak to się nazywa? Pętle, które będą wymagane do spotkania łowca, potem do spotkania bossa ostatniego. To mnie i... In the world and not die. Mamy chyba czerwony za wszystko. Tylko pojedynczy most. Super, zapisałem sobie rzekę. Dobra, przynajmniej się nauczyłem jednej rzeczy. Mosty muszą być pojedyncze, nie mogą być dłuższe. Cóż. I mamy achievement za coś, co... Jak widać, to jest... Zobacz wszystkie możliwe pola. O! Okej, dobra. Wygląda na to, że w takim wypadku mamy już po prostu wszystko, co istnieje w grze. Zobaczone. Dosyć to pocieszające, a jednocześnie takie trochę smutne w sobie. To tylko potwierdza to, co... To, czego sam mógłbym się już pomału domyślać, że te... Loop Hero zmierza ku końcowi. Przy czym... Pomyślę, że nie wiem, czy to jest coś złego, bo w sumie ta gra już trochę tutaj... się ciągnie, można tak powiedzieć. I czy to uwolni rzekę? Na szczęście tak. Wracając, co chciałem. O, jeszcze pogubiłem, wybaczcie. No tak, to nie jest nic złego, tak szczerze. W sumie trochę cię ciągnie. Miło byłoby po prostu zakończyć raz na zawsze przygodę z bohaterską pętlą. No ja chcę to zakończyć po prostu uzyskując zakończenie gry, wiecie, czyli po prostu przejść ten akt czwarty głupi. Będzie tylko, że nie będzie piątego. Chociaż dobra, wskaźnik bossów nie sugeruje, żeby coś jeszcze tutaj było do zrobienia po tym akcie czwartym. Ale co? Wskaźnik bossów może kłamać, niestety. No ale wracając. Tak. Po prostu chciałem już to raz na zawsze zakończyć. Jak już to zakończę, to w końcu będę miał... Tak, zakończę w końcu masło maślane te sprawy, ale... Będę miał satysfakcję, że udało się, że... Mimo tego, że gra była dosyć ciężka, to się w sumie nie poddałem. I teraz tak, trochę różnicy jest w tym. Niestety będę zmuszony raczej to ubrać. Pod kosztem poziomu szkieleta. Właśnie dlatego tamta zdolność, moim zdaniem, jest dużo lepszym wyborem niż to, co mieliśmy do tej pory. Po prostu...
Nawet jeśli będę usunął poziom szkieleta, to ostatecznie to się powoli będzie wyrównywać. Dobra. Teraz mniejsza. Pokonajmy tego trza. I zaraz spotkanie z kapłanką. Ja mam nadzieję przeżyję. Jeśli nie, to coś trochę wkurza. I teraz tak, to mam 6 coś, miliony bonusów. Super. Żaden z tych przedmiotów nie ma sensu. Dobra, super psy. I że. Ciekawe, czy sądzę, że jeśli do tego dopłynie, to czy się podwoi efekt coś tego. Jeśli tak, to byłoby to dosyć takie ciekawe. Delikatnie to nazywając. Dobra, mniejsza. Zmieni to w oazy, bo czemu nie? Tego bym musiał się pozbyć czym prędzej. Cóż, zostajemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, cześć, kapłanko. Witaj ze swoimi lustrami, szklana królowo. O nie, padnę. Widać, że stracę kolejne wskrzeszenie tutaj. Chociaż dobra, tempo wrzucania szkieletów mnie trochę tutaj ratuje. Dobra, nie padłem. No nieźle. No, nie rozumiem, co tu się stało tak trochę. Ale dobra, mniejsza. Nie daje jednego max szkieleta, więc odpada. I tak, to niech będzie. Tutaj nawet... Dobra. Już oficjalnie kapłanka jest za nami. Teraz pora tylko szykować się na łowce. To, co skrywa... Ostatni boss. I w ogóle, co to? A, Fisherman. Co dziwne, wydawało mi się, że już... Powinienem chyba już go spotkać kiedyś. Okej. Morskie ludy tak daleko od domowych wód? To jest jeden z tych twoich właśnie podbojów przeciwko tym lądom? Mówi coś nieznanego. Nie rozumiem cię. O, dobra. A jeśli słyszę język, nie jestem w stanie sobie go przypomnieć, to znaczy to, że nigdy go nie słyszałem. Ale jeśli możesz mnie zrozumieć, pomóż mi, lub zejdź z mojej drogi. I znowu mówi coś niezrozumiałego. Więc mogę przejść, czy nie? Mówi coś niezrozumiałego. Więc... Co powinienem zrobić? Nie chcę prowokować konfliktu. I ten, znowu mówi coś niezrozumiałego, ale teraz jest wściekły. I ma dzidę. Świetnie, ta niepewność mnie zabijała. Nie zabijała, nekromanta tak, to super. W ogóle jak on działa? Ciekawa sprawa, muszę przyznać. Siedzi już wniosek na przyszłość. Lepiej ich nie wywoływać, bo są strasznie... mocniej wkurzający. Oczywiście, że Resurrect. Nie mam zamiaru tak łatwo się poddać z tym. I tak, czy jest coś lepszego? Nie. Dobra. Bo z nich w ogóle się znaleźli, tu wzięli. A co nie jest tak daleko stąd? Nawet w sumie już nie istnieje, tak jeśli mam być szczery. No bo świat byłby dużo lepszy bez nich. Ale w sumie to nie jest moją rolą, by decydować, kto może egzystować, a kto nie. W sumie ja próbuję uratować cały świat, a nie tylko... te fragmenty, które lubię. No w sumie mądre słowa trochę. Dobra, a co to za efekt? Shifting Sands? Pewnie to jest jakiś jego. Aha, tak, jego efekt. Duch ducha. Nie ma zębesek, tylko razem już tam pierwotnej materii, nie pamiętam jak to się nazywało. Ale dobra, o, to trzeba ulepszyć i znowu poziom? Serio? Okej. To jest fajne, ale te szkielety powiem wam szczerze, że powoli giną. Jednak i tak to wezmę.
Wiecie, jeśli nawet coś się aktywuje, zawsze będę miał trochę łatwiej na początku. I to jest najważniejsze. 91? Nagle mi zmniejszyło się do 90? Nie rozumiem. I co? Składanie kart mnie... mi życie zabiera? Wcześniej takich rzeczy nie zauważyłem. Dobra. Pająki nie mają dusz. 91 znowu. O, dziwna sprawa. Nawet bardzo dziwne. Czy jak położyć to znowu stracę? Tak, no patrz, no... Zanie kart mi zmniejsza życie. Wiem, że tak zawsze było, ale... To normalnie jest, a przynajmniej w przypadku rzeki. Dobra, ratulfy. Jeśli jeden zginie, dostałem. Dobra. Nie ma duszy, ma. Jeśli jest jeden, idę do stanu podanie 3. Okej, dobra. I wiem, że stawianie rzeki przy tym nie ma sensu. Też nie będę się już tym przyjmował, aż tak. Oj, niestety nie mam jak tego przeprowadzić. Nam zrobił coś takiego po prostu. No trudno. To płyniemy dalej, rzeko. Zmniejszając mi życie. Nadal nie wiem dlaczego. A, w sumie wszystkie karty mi zmniejszają, teraz zauważyłem. Nie tylko rzeki. O. Biorę oczywiście. I to też wymieniamy. Każdy punkt magicznego HP czy innych rzeczy, które mogą mnie ochronić przed śmiercią, jest... no, zbyt cenny, żebym od tak po prostu by nie brał. W pewności, jeśli rzeczywiście mam ostatecznie zwyciężyć. Po prostu wiecie, jak to jest. Dobra. Wiecie co, w sumie jeśli tutaj by się udało się dorzucić? To chyba... eksperyment nie będzie naprawdę żadnym problemem. Więc fakt, że i tak nie powinno być problemem. I... tak, teraz jeszcze na samo zakończenie. O. Tutaj nie powstaną i tak. Tutaj się dostawię dwa, to już będzie kolejne. Dobra. Czyli tak, tutaj jeszcze linię miast zrobimy, tam potem dokończymy, jakieś to będzie. Tak. Nawet jest dobrze. Standardy i dobra, teraz ile jest? 42 bonus expa, teraz będzie 43, tak, jest, dobra, więc udało się, mamy po prostu rzekę, która będzie nam dawała expa. Też może to dziwnie brzmieć, brzmić tak, brzmieć, nie brzmić. A do poziomu szkieleta. Jeszcze o tym pomyślę, bo pomyślę, że coś takiego to też jest, no nie mało wsparcie, więc te... O tym też mogę pomyśleć, przykład dostałem jakiś przedmiot? Nic nowego, nic ciekawego. No to oczywiście od razu wymieniam. I tak. No i mógłbym jeszcze trochę przyspieszyć w wzywaniu szkieletów. A mam jeszcze wolne rzeki, co? Czemu nie? Tutaj robimy to oczywiście. I tak, teraz nie mam co się już ograniczać. Po prostu warto korzystać ze wszystkiego, co nam gra daje, byle tylko już przezwyciężyć to wszystko. Nie. Tak, tak, a czemu nie? Wampirów nie. Więcej wampirów naprawdę nie mogę. A ja przecież nic, więc tak. Dobra, co ja sobie będę gadał, co, dlaczego to biorę i tak dalej. Po prostu bierę i tyle. Nie. Tutaj to tak co jeszcze mniej.
zamiast za jednego szkieleta, więc raczej odpuszczę. I dobra, jeszcze pomyślę, bo tak mówię, odpuszczę, ale to mnie oba efekty są bardzo zachęcające. I kolejne, dobre. Nie, no jak będą się sypać. To wiem, może nawet dałoby się zdobyć wszystkie perki. Już nie wiem, pewnie jest jakiś górny limit, ile można tego mieć, więc... Ja 7000 ekspan... To się nie wydarzy. Jak ginie szkielet, to nas leczył super, a tutaj mikstury mogą się nie zużywać. Ja bym tak, jak zginie szkielet, to nas leczył. Nie ukrywajmy, dużym szkieletów ginie. Nawet nie mam chyba tej, żadnego quality, żeby były te lepsze, więc ta... Przeżywalność też jest niska u nas. W ten sposób mogę chociaż tak sztucznie trochę ją wydłużyć, nie przewyższyć, co tu gadam. Tak, no, chyba po prostu ta presja czasu. Dobra, mniejsze pajaki. Nawet nie wiem, co stawiam, ale dobra, tak, to... No to może być tutaj. I ta, jeszcze trochę przyspieszymy wystawienie szkieletów. Książka, no. Myślę, że lepsze, ale w sumie ma takie same statystyki, jak to mam, co mam obecnie, więc... Szczerze mówiąc, ja tam nie wiem. Niedobrze. Użyć się pracy. To jest niepokojące mocno. Dobra, jakoś musimy sobie dać radę z tym wszystkim. Jeszcze delikatne przyspieszenie, nie zaszkodzi. No i najważniejsze exp. Moje piękne exp. Dobra. Dostaliśmy te ulepszone szkielety. Nie wiem, jak długo one pożyją. No dobra, przed niestety padł, jak widać. Akurat to był szkielet obrońca. I teraz przydałoby się już trochę podwyższyć to quality też. Nawet bardziej niż same w sobie poziomy. Mam takie, że w sumie na quality nie mam nic. Dosłownie. Nieważne, gdzie bym szukał, jakbym szukał, no nie mam. I padłem. Tracąc większość nagród oczywiście. Ale jest to smutne, ale padłem. No cóż... Można było się spodziewać takiego rezultatu. W sumie jak zawsze. Ale trudno. Nie udało się. Zobaczymy tylko, czy mogę coś postawić. No oczywiście, że nie. Ale dobra, trudno. Stało się. Ja i tak mimo wszystko jestem zadowolony po części z tego rezultatu, więc ta... W sumie można, nie będę mówił, co będę robił pomiędzy odcinkiem. Po prostu podobnie jak zwykle nic nie zrobię. Ale tak, po prostu... Do następnego spotkania postaram się przemyśleć może jakąś strategię konkretniejszą. I oczywiście następne spotkanie jest jako wojak. Ostatnio był Rogal, Nekromanta, teraz parę na wojaka. Ale dobra, co tu będę więcej gadał, po prostu dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i miejmy nadzieję, że następny tydzień już będzie tym ostatnim. No nie ukrywam, fajnie byłoby po prostu, jak już powtarzam to po raz kolejny, mieć ze sobą przygodę z Loop Hero. Więc dobra, to już naprawdę tyle, więc trzymajcie się i hej, hej, papa, w ogóle...